nagle Bolek zaczął się ciąć po twarzy, nie tu, tylko po twarzy. No i wtedy jak nas zobaczyli, wiesz, jak on, że się pociął, no to... Robili sobie jakieś badania IQ? W tamtym czasie kleił się do nas i to obojętnie, czy do Żoliborskich, czy do Pruszkowskich. Przybywali na gościnnych występach na Żoliborzu chłopacy z Płońska. Poński, wiesz, że Płońsk był bardzo bliski sercu Nowemu Dworu Mazowieckiemu. Oni się tam bardzo kumplowali. Pamiętam, że parę wyjazdów na Mazury robiliśmy takie nawiasy na balety. To z Płońska chłopaki też tam byli. W Chimerze raz była jakaś rozkminka, a właśnie nie wiem, skąd tam ci przyjechali. Możliwe, że to był Płońsk. Mhm. Co tak najbardziej pociągało Piotra w trybie ulicznika adrenalina? Szybki hajs, trzy kobiety, pozdro. Adrenalina. Adrenalina. Potem hajs, trzy kobiety. No hajs. A jak się pojawiły pieniądze, to i kobiety się na ciebie, na koło się pojawiało. Jaki bandzior, którego spotkał w swoim życiu, zrobił na nim największe wrażenie? Największe wrażenie? Cały czas mnie zaskakiwali chłopaki, z którymi właśnie byłem. Krzysiek, Kartek, Komandos. Czy był ktoś, komu nie chciałby nadepnąć na odcisk w czasach swojej działalności? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ani też nie obawialiśmy się. Po prostu wszystko było wyzwaniem. Chciałbym poznać zdanie Piotra na temat, kto był najbardziej nieobliczalnym gościem w Warszawie w połowie lat 90. Czy mógł być to Rympałek? On nie znał Rympałka, więc nie może tego powiedzieć. No, u siebie, u was tam. Najbardziej nieobliczalny. Jeden, taki numer uno. No był Marek, ale szybko odpadł. Który Marek? Ale, no Myszkowski. Mhm. Okej. Okay. No to Marek Myszkowski. Czy Budyn był kiedyś w sytuacji bez wyjścia z zagrożeniem życia? Jeśli tak, to jak udało mu się z tego wyjść? Obronną ręką. No chyba mówiło się, że kosa, nie? Tak, tylko wtedy jak walczyliśmy z Arturowi gardło podrażnienia, dostałem dwie kosy, tutaj jedna koło serca, tutaj pod cyckiem i tu dostałem. Tylko to. No jak ci się udało z tego wyjść? No gościu na mnie usił, tam zacząłem się zdjąłem, ale z Artura tego gościa, bo on siedział na Arturze, go ciął, ja jego zdjąłem z Artura. Zaczęliśmy się szarpać, on usiadł na mnie, zaczął mi tam powoli wbijać ten nóż, wiesz, ja tam próbowałem tą rękę przytrzymać, on bijał i ktoś go zdjął ze mnie z tyłu z chłopaków. I dostał oklep. Nie no, wtedy wszyscy zaczęli, jak Artur starą, że trzyma cały płat skóry, wiesz, tamci się zaczęli zrywać, a my w szoku, że Artur blady, no i na solec do szpitala. Czy posiadasz wiedzę, gdzie pochowany jest Komandos? Nie. Szukaliśmy w gromonetach, w tych wszystkich... No słyszałem, no moja informacja była też nawet kolega był, gdzie byłeś? No, na Powązkach, tak? Na Brudnie. I w biurze, wiesz, szukaliśmy... No nie wiem, skąd ta informacja była. Dupa zbita. Kumpla, że tam leży Tomek. Szanowna pani inspektor Grażyna Biskupska, to ta, co kierowała akcją w tym... W Magdalence. Mieszka na Chomiczówce. Piotrka widywałem ostatnimi czasy kilka razy na Milanę, gdzie kiedyś mieszkał. Czy spotkał prywatnie panią Grażynę, legendę środowiska policyjnego, Szekspira na Chomiczówkę przez Sokrateca, to raptem przystanek. Kojarzysz tą policjantkę? Było w dziennikach, były wywiady z nią, ale... Jak walczyć ze swoją głową po śmierci bliskiej osoby? No ja wtedy akurat zagłuszałem narkotykami.
później jak przestałem brać, to dopadały mnie demony, w sensie płakałem przez sen. No nie było łatwo, no mogę jedynie mnie zrozumieć całej sytuacji, strat, utraty bliskich, pomógł w tym buddyzm. Sama wiedza o przemijalności i przyczynie i skutku. No i o tym, że trzeba pamiętać, że zawsze o śmierci, że nas wszystkich to czeka. No, zgadza się. Jak Budyń wspomina dokładnie Jogiego? Znałeś go? Tak, tak, znam. A tak mówię, że pojawił nagle. Nagle się pojawił, wcześniej tam był na Mokotowie. Tak, że mi się wydaje, że on był podsunięty przez Korka, żeby był blisko nas, bo żeby Korek miał informację, co my robimy, co planujemy, co robimy na mieście. Mhm. Bo nagle za blisko był i za często. Powrót do tematu Bolka. No to już opisywałem tą historię, jak byliśmy na komendzie, nas policja zawinęła na piaskach i Bolek, jak wprowadzili nas na komendę, a byliśmy rozkuci, to nagle uderzył w jakąś tam tablicę ogłoszeń, że stłuk szybę. Wiesz, było szkło naokoło. Zobaczyłem, że złapał kawałek szkła. Ja tak samo złapałem, jak on że robił, bo już instynktownie za nim podążałem, co, bo nawet nie wiem, jakie ma plany. Policjanci nas toczyli w kółeczko, my stanęliśmy plecami do siebie. I od razu policja, że czynna napaść na funkcjonariusza, czynna napaść, zostawcie to, rzućcie. A nagle Bolek zaczął się ciąć po twarzy. Nie tu, tylko po twarzy. No i wtedy jak nas zobaczyli, wiesz, jak on, że się pociął, no to wypuścili nas. No, czyli koty, kurwa. Jaki procent osób, które znał i brały czynny udział w ekipach, przetrwało te czasy? Ilu z nich dalej porusza się w tym świecie i czy coś znaczą? Pozdrawiam. No nie ma z nikim kontaktu. Także... Ja mam większą wiedzę i mogę ci powiedzieć, że jeżeli ktoś z lat 90. przetrwał, a kilku znam takich, którzy nadal działają sobie jakoś tam na pograniczu. Nie, już bardziej lajtowo jak w latach 90., bo są po grubych wyrokach i nie chcą wracać. Także... Albo powyjeżdżali z Polski. Albo powyjeżdżali z Polski, co jest modne w dzisiejszych czasach. Nie chcąc pracować na etacie za 3,5 czy 4. Mówiliśmy, czy kiedykolwiek interesował się swoim ilorazem inteligencji, może podał w swoim życiu jakimś przypadkiem, badaniu byłeś poddany. To bardzo interesujące, bo wiadomo, śmierć matki, trudne dzieciństwo, zła droga, raczej nie miejsce na takie pomysły. Zresztą wtedy liczył się mięśnie i kasa, a nie tam jakieś IQ. Wbrew pozorom jego wypowiedź oraz sposób mówienia, artykulacja, mimika, to daje poczucie zmarnowanej szansy na geniusza nauki, literatury, a przynajmniej odbiega od normy poziomem. Facet mówi, że jesteś inteligentny i czy może chciałby się poddać takiemu badaniu. Moim zdaniem jest nieprzeciętnie inteligentny. Pozdrawiam. Robiłeś sobie jakieś badania IQ? Nie. Na więzieniu? A nie, oni nie robią IQ. Nie? Także jak coś, nie ma problemu, możemy zrobić następnym razem jakieś badanie. Tylko żeby to było badanie, chętnie też się poddam, ale ja się poddawałem i ja jestem przeciętniakiem. Też uważam, że jest ponadprzeciętnie inteligentny, bo mam okazję spędzić tym razem 3 dni, a wcześniej jeszcze widywaliśmy się wielokrotnie, także podzielam twoją opinię. Jeżeli coś pisz na fanpage'a sugestią, jakie badanie jest, no chyba tylko w Mensie jest, a tam nas pewnie nie wpuszczą. No możemy coś pomyśleć, jesteśmy za. Z Otwocka kogoś znałeś? Siedziałem z chłopakami z Otwocka. To jak przerzucili tam Otwock, też nie pamiętam. Na Białymkę. Nie pamiętam. Ale tam była ciekawa ekipa, także... Też tam wyjechali
te chłopaki za ten dług z tego filmu. Mhm. To akurat na spacerniaku z tym sobie rypsował się spotkałem i tak sobie gadaliśmy. Okej. Kogo lub czego się boi? Masz lęk przed czymś? Bo przed kimś to na pewno nie. Cały czas mam lęk przed nowymi rzeczami. Przede wszystkim, żeby się zacząć uczyć. Mhm. Taki wewnętrzny blokad, ale szukam metod, żeby to przepracować. Te traumy z dzieciństwa. Mhm. Witam, czy mógłbym opowiedzieć o siłowni Bronx? Pamiętam Artura i o zabójstwie sensora przez Bąka w ekstazie. Siłownia Bronx to jest tam, gdzie myśmy... Kiedy tam byliśmy, a było nieczynne, zamknięta. Mhm. Bronx, tam też policja przychodziła, chyba na tą siłownię. Tam Artur jogurt wylał na twarz jednemu z policjantów, bo tamten jakąś szyderę lekką zrobił. Mówi, przecież mu nie z***ja. Mówi, zrobię sobie świeży jogurt, jakiś koktajl po treningu. Mówi, no nie, musiałem go zmarnować, truskawkowy jogurt. Wylałem mu na mordę. Sensor zginął w ekstazie, tak? Pod ekstazą, tak. No ale jak to się... Kratatata? Nie, tam go zaćgał ten. W Bąku właśnie. Mhm. Dostał za to wyrok? W Bąku siedział, tak. Tam się nawrócił na zieloną świadkowców, czy coś tam jakieś. Tak? A ten no, już wyszedł, tak? Nie mam pojęcia, ale chyba tak. Przecież ile czasu tam było. A to jakaś ważna postać, ten Bąk? On tam później chyba latał u Stefanowych. Mhm. Tam było tam przy Szymonie jakoś tak, a to właśnie te późniejsze ekipy, co się potworzyły, to mówię. Kiedy ty już byłeś u Bartka? No, to już w ogóle było co innego, inny Żoliborz. A sensor taki dobry złodziej samochodowy, on właśnie wszyscy mi nie żałowali tego sensora, bo fajny chłopaka, bo on bez sensu go zadzigał. Jakaś taka kłótnia i bardziej chyba chodziło mu, że ten go publicznie uśmieszył. No i ten go dobrego chłopaka niepotrzebnie zadzigał. No. Czy poda rękę majciarzowi? Czy co? Czy podasz rękę majciarzowi? Co to? A. No, za majtę coś. A, że za majtę? Nie, no jednak to jest stare. Tylko pamiętajcie jedno, że jeżeli chodzi o skazanych, ogół skazanych za majtę, to wysoki odsetek jest osób niewinnych skazanych za majtę i to jest fakt. To jest naciągane też, tak. Tak, bo dziewczyny potrafią oddać się, potem chcieć ułożyć sobie życie. Facet mówi, wybacz, ale ja mam żonę na przykład. No i ta idzie na policję i mówi, że została zgwałcona. Tak naprawdę nie została zgwałcona i takich przypadków było bardzo dużo. Jakiś zrobił gwałt, naprawdę. Jakiś brutalny czy coś, no to faktycznie to jest zupełnie co innego i to jest wysoce piętnowane za murami, ale sytuacje są bardzo różne, także tu jest kwestia i wyłącznie w szczegółach tkwi. Czy byłeś kobieciarzem? Seksoholikiem. W sensie sporo dupek, czy stała partnerka i kochanka? Jak była stała partnerka, to stała partnerka. Jak byłem sam, to chodziło mi głównie tylko o seks. Nie chciałem się wiązać. Jakiś racji od razu tłumaczyłem, że chodzi tylko o seks. Wymiana energii. Jeżeli się na to godziły, to było super, ekstra. Później też wiele już chciało, żebyśmy coś razem. Ale zawsze odbijałem, bo wiedziałem, że to... A nie o to mi chodzi. Jak miałeś ochotę, to bałagany, czy wyrywanie małolatek z dyskoteki, czy gdzieś? Nie no, wcześniej to bałagany, a później to już tak, żeby zapoznać i... A reszta składu? Artek chyba miał żonę i był takim domatorem, nie? Wspominałeś, nie? Tak, ale tam do niego dziewczyny się kleiły same i nieraz ulegał. Mhm.
też przez to miał tam kłótnie ze swoją żoną, bo później do niej to dochodziło. Mhm. A reszta? No, lubili kobiety, lubili. I kobiety ich lubili. Tak, to jest standard. W tamtym czasie kleiły się do nas. I to obojętnie, czy do żoliborskich, czy do pruszkowskich. Kobiety zawsze nas lubiły. Czy kojarzy księcia Mirka Dąbrowskiego i Konrada, pseudonim Laki. Pozdrawiam z Janek. To widzowie moi, goście mojego kanału. Książę to zbyt gorszy, pewnie nie znałeś go. No Laki z nim siedziałem chyba, na koniecznie chodzi o tego, Lakiego siedziałem. Taki wysoki wiadomość. 1,90 m. To może ma teraz, bo wcześniej był młody, to był młody chłopak. Tam to mnie nawet napisał, że go pamiętam, że razem siedzieliśmy, ale nie wiem, czy o tego chodzi. Dziwi mnie trochę ten fenomen Stefana. Starszy facet niby prowadził się jak wsiór. Młode chłopaki latali u niego. On miał czyste ręce. Jeszcze mało zarabiali za takie roboty. No właśnie, fenomen Stefana. Chyba ten wiek jego i to, że znał w zasadzie na mieście każdą z ważniejszych postaci, nie? No chodzi o to, że on znał właśnie ten półświatek, my żeśmy w sumie do niego przyszli z ulicy, żeśmy rozrabiali, biegali po ulicach jak chuligańskie takie nasze przygody. On tutaj pojawili się, wzięli, że mamy pieniądze, stała jakaś wypłata, nie była duża, ale zawsze była i w sumie to, co lubiliśmy robić dla zabawy, tutaj się teraz zaczęły pojawiać pieniądze. No, później już oczy nam się otworzyły i patrzyliśmy na tą sytuację inaczej. Czyli no, przypadek. Jeżeli byli z Żoliborza, to obligatoryjnie poszli do Stefana, gdyby mieszkali. To Stefan przyszedł do nas. O. On przyszedł i sam zaproponował. Nie o to chodzi, że my szukaliśmy. My w ogóle nie znaliśmy tego środowiska. My mieliśmy swoje grono i robiliśmy, ale mówię, ta legenda dotarła do Stefana i wtedy zaproponował tutaj współpracę. Kuba. Ale równie dobrze, jakbyś się urodził na Mokotowie, to byś pewnie z korkiem. No dokładnie o to chodzi. Ciekawi mnie, kim był ten Adam Pruszkowski. Grzesiek, ty wiesz, o kogo chodzi? Nie mam pojęcia właśnie. Mógłbyś to wpisać do Q&A lub zapytać Piotrka o to, czy on działał też w Pruszkowie, w co wątpię, czy po prostu działał z księdzem, a był z okolic Pruszkowa i dlatego taka ksywa. Nie wiem, skąd to miał tą ksywę, ale właśnie mówię, jak poszedł Stefan siedzieć, to on wtedy, to jego pomysł był ten Zgorzelec, żebyśmy jeździli do Zgorzelca. No i też zaczął, Mario był bardziej przy nim i przez to zaczęliśmy się kłócić, bo on bardziej chciał nas odsunąć właśnie od... On zrobił podział w naszej grupie, o. Czy nie jest zbyt poradny umysłowo, skoro znałeś Krzyśka Fraglesa? Znałem Fraglesa. Krzyśka, ale to nie tego, co tam... Tego policjanta. To nie, innego Krzyśka Fraglesa znałem. To jak depesza, znać go pod... Hybrydami to stara historia. To tam jeszcze klimaty były wtedy, kręcił łapki Arturasa, te chuligańskie. Czy znał Karola z serialu Byłem gangsterem, o nawróconych gangsterach? Raczej nie ogląda seriali. On tam opowiada, że był z gangu Żoliborskiego i był kumplem Brzuzy. Kto to dokładnie był? Karol Wasiak z grupy Łańcucha. Jego wujkiem był Kazimierz Hendik Wasiak, pseudonim Kartofel, o jego wujku jest trochę w sieci. Nie za bardzo chwytam, o co chodzi. No Karol to był złodziejem samochodowym. Mhm. I on też za napad na listonosza też za to siedział, bo tam był wtedy kierowcą. Co ja siedziałem na lewo do tego listonosza, no to Karol właśnie taki małolacik wtedy, dobry złodziej samochodowy. Mhm. Jak komandosik prywatnie w
fajnym chłopakiem był? Tak, no normalnie kumplem, przyjacielem, także miał te, mieliśmy te swoje zasady. No i szanował tych, co nie dygają na robocie, że tu wiesz. I nie lubił strasznie konfidentów. Czyli taki typowy urka. Tak, tak. Taki chłopak, chłopak z Czerniakowa. Miło go wspominasz. Tak, miałem do niego zaufanie. Szachą mniej chyba, tak? Nie, no w ogóle mówię, no, z samego początku nie podobało nam się to, że tutaj on nie grypsował, a jest w naszej ekipie. Później jak był tak przy komandosie, też tam trochę takich akcji, że mieszał inne informacje Tomkowi, przekazywał inne nam, że taki był śliski. Mhm. Tu leży Artur Henning, pseudonim Czacha. Wychowałem się na Zatorzu w Olsztynie. Bardzo ciekawi mnie kwestia, gdzie Piotrek z Arturem mieszkali w Olsztynie. No tego to nie pamiętam właśnie. Pamiętam, że czteropiętrowe budynki, bo to były nowe budynki w latach 70., tak jak ja 69. Nie mam pojęcia. Sam chciał zobaczyć to miejsce. Gdy za młodo jeździł na koncerty, na awantury jakichś zespołów, to były koncerty, czyli grupa Hooligans brała udział w zadymach stadionowych. Jakich zespołów to były koncerty? To głównie metalowe, więcej ludzi przyjeżdżało na metalowe. Wcześniej jeździliśmy po klubach, ale to wtedy jeszcze... To był lat 80., także chłopaków jeszcze nie było, bo to byli oni, byli mało w ogóle jeszcze klejniaki. Ale głównie to metalowe, że większe. Ale polskie zjazdy. Pewnie, nie? Słucham? Polskie. Nie, Ironii, Metallica, no te większe imprezy takie. W całej Polsce się jeździło, przecież dużo chłopaków tych metalowych chuliganów to mieli niezłe załogi. No i no co, no i na awantury na Legii, na piłkarskich meczach. No także ciekawie. Ale na stadionie nie było awantur, tylko się wychodziło, czekało przed stadionem. Albo mieliśmy miejscowi, gdzie wiesz, zatrzymywany był pociąg i tam żeśmy robili napady na dany wagon, gdzie są kibice. Takie małe. Uliczne walki, no. Jak wielu takim jak on, buddyzm pozwolił się wykaraskać z narkotykowego nałogu. Zazwyczaj w tym kontekście mówi się o chrześcijaństwie, a o buddyzmie już nie. Znasz przypadki, że ktoś mocno śpał i... Nie, ja mogę powiedzieć tylko o sobie. Pytaj, czy to prawda, że Korek najbardziej żałował straty Artura w Cliff i czy go faworyzował? Nie faworyzował. Daxa faworyzował, tak jak mówiłem, to byli jego prawa ręka i najlepsze roboty. Nie, głównie Dax, tak, dla niego był Dax. Nie wiem, czy żałował, bo z nim na ten temat nie rozmawiałem. O Skubim z Żoliborza zrobił wywiad. Jakaś ważna postać? Nie wiem, nie kojarzę teraz. Skubi. Podobno Bartek z Mokotowa kupił używany motor od kogoś z Pruszkowa. Okazało się, że był powypadkowy. Do Pruszkowa przyjechali żoliborscy na rozkminę. To chyba pod McDonaldem było między innymi prawe. Potem mnie twój brat i pruszkowscy się obronili. Czy pamiętasz tą sytuację? Pamiętam rozkminkę pod McDonaldem, ale nie wiem konkretnie, co wtedy już poszło. Poszło właśnie o motor, że taki chłopak mu Bartkowi powiedział, że jest bezwypadkowy, a tam był dzwon, wiesz, coś. I w zasadzie... Nie, to wtedy była rozkminka, bo Mario przyszedł do nas, żeby jakiegoś od niego chłopaka, jakiegoś jego znajomego, żeby się wstawić za nim, bo tam ktoś go naliczył. To była w ogóle inna rozkminka. Powiedz mi, czy mniejsze grupki, takie 3-4 osobowe, mogły hasać po mieście bezkarnie, jak nie byli podpięci pod jakąś większą ekipę? Jak to było w latach 90?
Nie, no nie było takiej możliwości, musieli komuś się opłacić. Musieli mieć tak zwane plecy, inaczej innej opcji nie było. W przeciwnym razie byliby wchłonięci, a jak nie przez jedną, to drugą na równą działkę, nie? No, to byli mądre chłopaki, którzy fajnie duże pieniądze zarabiali, a też sobie wybierali, która grupa ich chroni, bo mogli wyjść z innego rewiru, ale oni wiedzieli, kto ma większe poważanie na mieście, wtedy już podbijali od razu sami, że chcemy wam płacić, żeby wszystko ogarnięte i ten. Sami w zasadzie już na samym początku wiedzieli, mieli świadomość, że nie są w stanie działać sami, więc się podpinali i to był standard. Lataliście na długi? Na odbiór długów? Tak, przede wszystkim chyba. Że ktoś wziął mi się pieniądze, albo coś tam źle zrobił, albo też żeby nie brał udziału w sprawie, to też tam musiał być uszkodzony. No, tak. A jak się działkowaliście od zwrotu? Bo też latałem na długi. To chyba każdy. U mnie było 50 na 50 z tym z wierzycielem. Nie, to przeważnie było tak od nas tam z góry, także dostaliście pieniądze takie, wyjdziecie, zrobicie, żeby on wypłacał. Tak było, że płacili nam za to, co mamy zrobić. A pamiętasz zjawisko wymyślania chorób słabszym i często znajomym i kolegom? Naliczanie na jakieś choroby? Tak, to było nagminne. Przeważnie właśnie wybierali te ofiary, którzy zarabiali dobrze, ale też wiedzieli, że im nie pójdą na psy. No to chyba to była zmora lat 90. i 2000. No wszędzie się to działo. Nie można tutaj chyba wskazać. No jak był jakiś mocny chłopak, to wtedy już podbijał do jeszcze mocniejszej ekipy, mu wyjaśniał całą sytuację, że są naliczone za nic, że w ogóle ten, to wtedy była pomoc z naszej strony też. No, odpłatna. No tak. No. Działaliście z młodym Klepakiem? Tak. Jak to współpraca się układała? No komando się jak tak zaczął z nim bliżej przebywać, to były sytuacje, że dla Klepaka jakichś gości zawijaliśmy i przekazywaliśmy jemu i już. A dobrze płacił? Dobrze. O właśnie. Jak wyglądało przygotowanie do takiego zawinięcia? Trzeba było zrobić rozpoznanie? No tak, najpierw obczaić teren, w którym on się obraca, albo którym mamy to zamiar, że stan tego momentu albo za niego śledzić, za nim jechać, go obserwować, albo zrobić to, co mamy w zamyśle. Obserwacja terenu, no mieć przygotowany tak, żeby musiał być driver, kierowca. Zależy jak ile było, jedna osoba, dwie czy jeden jakiś większy, to było dwóch lub trzech do zawijki. No i później też się od razu wiedzieć, w które miejsce go się zawodzi do takiej dziupli. No i już też było, czy też on ma być przetrzymywany, czy ma być przekazany komuś. I pieniądze były potrzebne. Powiedz mi, a ten długo takie przygotowania trwały? Załóżmy, że obcinaliśmy jakieś miejsce tam pod jego blokiem, się czailiśmy i raz nastała, na przykład policja spisała, to już to temat odpuszczaliśmy przynajmniej na miesiąc. Mhm. Ale musieliście znać schemat jego codziennych poczynań, jak długo wstecz, tydzień wystarczyło? Też było tak, że my byliśmy do zawijki, ale już był inny gościu, taki, który nie rzuca się w oczy, który obcinał jego, że on był już obcięty. Tak, bo tak jak z chłopakami, to my za bardzo byliśmy się, że oni wielcy. Rzucali, tak. No, sam ten, że jak już za dużo się przebywało w jednym miejscu, to od razu byliśmy zauważeni. Mhm. Chodzi o punkty. No, że tutaj w Gdyni chodziliśmy, szukaliśmy tego gościa i się trafił to. W sklepie obuwniczym. Myślałem na Świętojańskiej, tak sobie wiadomo było.
No Artur, jak mu krawat założył, to ten się momentalnie w gacie zesrał. Rozstrzygnął smród gówna. Nawet tam jeden z naszych świadków mówił, że jeden z napastników podszedł, objął swoim ramieniem tamtego szyję i nagle on poczuł, to nie, chyba jego wspólnik. I nagle poczułem zapach kału. No, Artyk dobrze krawaty zakładał. Punkt autokomisy przy Wisłostradzie. Płaciłem? Tak, tak. Tam w ogóle ta cała droga do Łomianek, to tam były te punkty, wszystkie właśnie salony, to wszystko płaciło. Sekszopy, salon właśnie ten tam z samochodami, jakieś inne. I ile taki komis potrafił płacić? A tego to sum ci nie powiem, nie pamiętam. Mm-hmm. To było w papierze przede wszystkim. Zawsze się brało w dolarach. Nie wiem dlaczego, ale w świecie przestępczym walutą były tylko i wyłącznie dolary. Tak. No, jakiekolwiek sumy się... To wszystko było liczone właśnie w dolarach. $100 to była beczka. Także... Przykładowo $500, 5 beczek. Wszystko w papierze. Jakoś nie lubiliśmy własnej waluty. Podobno miałeś sen, w którym wybaczyłeś Szymonowi. To nie był sen. Jak się dowiedziałem od Dawida Sawickiego, ten co robił Miasto Gniewu. Słyszałeś, że Szymon nie żyje? Nie. No on mnie poinformował, też tylko patrzył, jak będę miał reakcję, tak w sumie po mnie to spłynęło. I później, dwa dni później lub dzień, no przyśnił mi się Szymon. Śnił mi się, że tak jesteśmy razem w celi. Ja mam, czuję pretensję do niego, że zabił mojego brata, że on się do tego przysłużył. On tak chodził i tak się na mnie spojrzał, jakby mnie o coś prosił. O coś mnie prosił. I obudziłem się tak zmęczony tym snem, w ogóle byłem wyczerpany energetycznie cały dzień. I poszedłem do jednej takiej czarownicy, wróżki. Ona różne usuwa miejsca, energetycznie oczyszcza takie, różne takie robi akcje. I powiedziałem jej o tym. I ona powiedziała, że zrób coś dla niego. Więc ja mogę dla niego zrobić. A jest taka praktyka buddyjska, która przenosi świadomość do czystej krainy, że jak ktoś umrze, to robi się właśnie pewne rzeczy, że jego świadomość jest wysłana od razu, tak dla chrześcijan, do nieba, nie do żadnego czyśćca, czy tam piekła, tylko bezpośrednio idzie tam w tym miejsce, gdzie będzie mu dobrze. No i wysłałem tą jego świadomość i po tym, jak zrobiłem, poprosiłem kolegę tą praktykę poła, no to od razu tak jakby ze mnie wszystko zeszło, taki uff, tak mi się wyluzował, wiesz. Cała złość na niego? Nie wiem, co, coś puściło, coś, czego sam nie widziałem, że ja to w sobie noszę, dopiero jak odpuściło, to mówię, kurde, to ja byłem tak spięty, na tej zasadzie. Złe emocje chyba, nie? Złe wrażenia, tak, złe wrażenia, bo myślę, że tak, że może tak to w sobie wynosiłem. No zrobiłem dla niego chyba najlepszy prezent, jaki mogłem zrobić i myślę, że on to poczuł. Powiedz mi, jak się zapatrujesz na kwestie cmentarzy, odwiedzania bliskich i te kwestie, wiesz, chrześcijańskie bardziej? Nie, ja nie chodzę na żadne cmentarze. Też na żadne pogrzeby nie chodzę. Także zostawiam to, co na ziemi, tym, co są na ziemi, a jak ktoś odchodzi, to już jego umysł, dla niego nie ma znaczenia, co się dzieje z jego zwłokami. A już na tym na pewno mu nie zależy na tym, żeby ktoś za nim
Tęskni. Przychodził co roku kwiatki na grobie. Tak, dokładnie. Przecież już ta świadomość, to w ogóle jego to nie interesuje. Nie ma znaczenia. A Wikingowie przecież kiedyś jak zginęli, żeby trafić do Walhali, to jak był pogrzeb, to wielka impreza. Cieszyli z tego, że wojownik trafia do Walhali, tak? No to. Nie było żadnego smutku. To była radość. A on wszystko robił tak, żeby trafić do Walhali, czyli zginąć w walce, na polu bitwy. Bo jak ten zginie w walce, będzie miał śmierć taką spokojną, no to nie trafi do Walhali. Dobrze powiedziane. Nie wiem. Okej, kochani, to by było na tyle. Oczywiście sprawa pytań i odpowiedzi jest otwarta. Jeżeli chcielibyście o coś zapytać, pytajcie pod filmami. Także własnoręcznie zbieram te pytania i możemy się za jakiś czas na nowo spotkać i pogadać sobie. Dzięki, pozdrawiam.